Punkt szósty porządku obrad. Rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą Najestetyczniejsze sołectwo gminy Police w 2015 roku. W maju, na sesji w maju Wysoka Rada powołała komisję do spraw przeprowadzenia tego konkursu. Przypomnę, w skład komisji wchodził pan radny Wiesław Gaweł, pan radny Krystian Kowalewski i pan radny Andrzej Rogowski. Panowie przeprowadzili lustrację wszystkich sołectw, które się zgłosiły do udziału w konkursie. I teraz proszę pana przewodniczącego Wiesława Gawła o przedstawienie wyników tego konkursu, a także pan przewodniczący zechciał przygotować materiał, myślę, że bardzo interesujący, na temat, jak wyglądają nasze sołectwa. Bardzo proszę. Proszę państwa, tak jak pan przewodniczący powiedział, do konkursu zgłosiło się na 12 sołectw 9 i naszym zadaniem było sprawdzić, jak faktycznie w terenie wygląda estetyka naszych sołectw. Odwiedziliśmy te sołectwa dwa razy. Pierwszy raz byliśmy 27 sierpnia, drugi raz byliśmy 15-16 października. Mniej więcej jak to wyglądało w terenie, chciałbym tutaj zaprezentować. Nie dlatego, żeby państwu pokazać te miejsca, które państwo znacie, ale wręcz przeciwnie, ponieważ materiał, który zbieraliśmy, zbieraliśmy w różnych dniach, nie tylko w tych tutaj umieszczonych na planszy, ale chcielibyśmy, żeby państwo troszeczkę przybliżyć nasze sołectwa. Zacznę od Dębostrowa. Pominąłem tutaj w prezentacji pierwotnej, był rys historyczny każdego sołectwa, ale pan burmistrz prosił, żeby skrócić temat ze względu na czas i dlatego będziemy prezentować tylko stricto te sprawy, które są związane praktycznie z dniem dzisiejszym. Sołectwo Dębostrów obejmuje miejscowości Dębostrów, Stary Dębostrów i Tużnica. Liczy 335 mieszkańców i właściwie jego początek datujemy na 1910 rok, taki energiczny rozwój miejscowości, kiedy doszła tam kolej i kolej funkcjonuje jako połączenie towarowe, zasilanie bazy numer 7 w Trzebieży, czyli stacji paliwowej do dnia dzisiejszego. Szkoda, że nie ma ruchu pasażerskiego, ale sami wiemy z jakiego powodu. Sama miejscowość to ulicówka, wzdłuż jednej ulicy głównej, połączenia między Jaczenicą a Trzebieżą. Na zachód odchodzi ulica Kolejowa, przy której rozwinęło się dalsze budownictwo, a właściwie teraz jego widzimy rozkwit. Tak wygląda w tej chwili ta część Dębostrowa. Powstają nowe budynki architektonicznie, bardzo pasujące do kompozycji lasu. Widzimy tu kilka przykładów. W Dębostrowie, jak wiemy, działa Rada Sołecka. Jest plac zabaw, jest wiata dla spotkań mieszkańców. Jest również świetlica. Tak wygląda mniej więcej sołectwo Dębostrów. Jesteśmy w sołectwie Drogoradz. Drogoradz obejmuje miejscowości Drogoradz, Karpin, Nowa Jasienictwa. Liczy 250 mieszkańców. To też pierwotna ulicówka, ale potem powstała w formie widlicy, to znaczy na wsi budowano kościoły, budowano młyny, a dookoła były ulice, wzdłuż których rozkładała się dana miejscowość. Drogoradz posiada jeden z nielicznych elementów, które nie wiem, czy są państwu znane. Jest to wierzba, która posiada piorunochron. Proszę państwa, to jest jedyny ewenement chyba w naszym województwie, ale ze względu na unikalność tego drzewa i związaną legendę z tym drzewem, a mianowicie tutaj handlowano, Rosjanie handlowali w czasie enklawy polickiej, wymieniali krowy na wódkę, potem jak już Niemiec przyszedł, powiedział, że wódki nie ma, to zabili go, bo nie chcieli oddać krowy.
Proszę Państwa, w Drogoradzu, tak jak powiedziałem, jest takie jeszcze rondo, gdzie zawracają nasze pojazdy. Wybudowano, odtworzono właściwie świetlicę, taką niewielką, na potrzeby miejscowości. Tu jest niedużo dzieci, akurat ona wystarcza. Ale wszyscy dbają o upiększanie, o estetykę i tu Państwo widzicie sytuację, gdzie sadzone są kwiaty, ale ja chciałbym powiedzieć, że kwiaty były sadzone wszędzie, nawet w tych miejscowościach, które nie zostały zgłoszone do konkursu. Jesteśmy w sołectwie Niekłęczyca. Tu liczy miejscowość 409 mieszkańców. Też jest bardzo ładnie utrzymana. Niekłęczyca ma ciekawą historię, może innym razem. Niemniej jednak tutaj jest kościół szachulcowy, co to znaczy belki, a między belkami wypełnienie jest cegłą lub gliną mieszaną z sieczką. Tak to było tak zwane szybkie budownictwo w tamtych czasach. Wieś jest utrzymana bardzo estetycznie. Można byłoby chyba jedynie przez środek miejscowości nieco poszerzyć jezdnię, dlatego że tu jest duża przepustowość, wszyscy jadą do Trzebieży. Mają piękną szkołę, do której, która w tej chwili należy do, również do szkoły w Trzebieży. Tutaj są klasy 1-4. Dawna szkoła, pierwotna szkoła, która powstała w Niekończycy, kiedy jeszcze ona się nazywała Kanigsfelde, przystosowana jest na budownictwo mieszkaniowe. Niekończyca, jako nieliczna miejscowość w powiecie, zajmuje się hodowlą krów. Nie, natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, pociągi osobowe przestały jeździć i stacja kolejowa w Niekończyce u Niemiec musiała zostać zamieniona na budynek mieszkalny. Cieszy nas, że nie stoi ona tak i nie niszczeje, tylko właśnie wykorzystana na cele mieszkaniowe. Jesteśmy w Trzebieży i Trzebież, sołectwo obejmuje miejscowości Trzebież, Mazańczyce i Pienica. Te dwie miejscowości to praktycznie pojedyncze gospodarstwa, a związane z nadleśnictwem Trzebież, tam mieszkają panowie leśniczowie. Sama Trzebież jest perełką, jeżeli chodzi o miejscowość rekreacyjną w naszej gminie. Również tutaj dbana jest o zieleń, o ukwiecenie. Jak powiedziała pani sołtys Małgosia, ludzie za własne pieniądze też kupują kwiaty i krzewy i sadzą, nie tylko liczą na to, co da gmina. Oczywiście dysponuje Trzebież pięknym portem jachtowym, jak również portem rybackim, który no, daje zatrudnienie również pewnej ilości rybaków. Bolączką Trzebieży jest dworzec, który ta część jest akurat zamieszkana, ale druga część, którą za chwilę pokażę, przypomnę tylko, że ostatni pociąg osobowy do Trzebieży przyjechał w 2002 roku, a więc 13 lat temu zlikwidowano regularną linię. W najbliższym czasie 28, tak jak pan redaktor Piotruś Jasina mówi, będzie jechał pociąg okazjonalny z okazji 55-lecia lokomotywowni Pomorzany Szczecin. Tylko nie wiemy jeszcze o której godzinie, pan Piotruś obiecał, że poda. W Trzebieży jest piękny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Kiedyś to był kościół obronny, potem przebudowany na świątynię. Jest również na terenie Osiru pięknie urządzone place zabaw i place rekreacyjne. Jest baza hotelowa, ale jest również bolączka pod tytułem Ośrodek Żeglarski. I tu zachodzi pytanie, co dalej z nim będzie. I ta niszczejąca stacja kolejowa, która nie jest własnością gminy, a decyduje o tym ktoś w Poznaniu i dlaczego nie chce nam pomóc nic w tej sprawie. Jeżeli pojedziemy do Tanowa, to obejmuje chyba najwięcej miejscowości, a mianowicie Tanowo, Dobieszczyn, Podbrzezie, Poddymin, Węgornik i Zalesie. Liczy 1709 mieszkańców i stale się rozwija. Mówiliśmy tam o tych sprawach alkoholowych. My propagujemy, żeby młodzież wyjeżdżała już od najmłodszych dzieci z nami na takie imprezy rowerowe. Na pewno na naszych imprezach alkoholu nie ma. Tu chciałbym zwrócić uwagę tylko dla tych osób, które nie znają historii kościoła.
w Tanowie, a mianowicie został on przerobiony z restauracji pod zielonym drzewem, ponieważ kościół w 1946 roku na skutek nieopatrznego obchodzenia się z bronią został zniszczony. To jest w Tanowie dawny budynek starosty powiatu Randow, przekształcony na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Chciałem tylko zaznaczyć na marginesie, że do tego miejsca w 1941 roku dojechał Hitler, ponieważ miał zwiedzać fabrykę benzyny syntetycznej Hydrowerka, ale nie dojechał, bo alianci w tym dniu zaplanowali sobie nalot i został tu zatrzymany, a następnie wycofany do Szczecina. Przedszkole w Tanowie, szkoła, budownictwo drewniane, bardzo cenne, szczególnie takie budownictwo ryglowe. I w skład sołectwa Tanowa wchodzą również miejscowości, tak jak które wspomniałem. To jest osadnictwo Nowe Węgornik. Dlaczego nowe? Powstało tak zwane budownictwo strzechowe. I tu jest świetny przykład, jak po prostu w sposób bardzo elegancki na terenie rezerwatu buduje się budowle, które nie jakoś nie kolidują z wartościami ochrony ptactwa i zwierząt. Tutaj w ogóle ekolodzy nie mają nic do powiedzenia na ten temat. Również kolejna miejscowość to Zalesie, pałacyk myśliwski z 1910 roku, potem przekształcony na ośrodek szkoleniowy, obecnie siedziba nadleśnictwa Trzebież. Również dba tutaj się o ukwiecenie, o roślinność, o ekologię. Ale najciekawszym i najmłodszym dzieckiem Zalesia jest właśnie Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. No, przeładowanie tutaj jest ogromne, trzeba się naprawdę zapisywać na różne terminy, żeby tutaj mieć możliwość wzięcia w zajęciach. W tej chwili już coraz modniejsze są imprezy nocne, w sensie nie dlatego, żeby tam spać, a żeby uczestniczyć w oglądaniu nieba. Chciałem powiedzieć, że ostatnim zakupem i już uruchomionym, byłem na takim seansie, jest mini planetarium na 15 osób. Wszyscy kładą się na podłodze i patrzą na niebo w namiocie, a pani Gracjana bardzo ładnie opowiada o tym, co na niebie możemy zobaczyć. Jesteśmy w Trzeszczynie, to miejscowość w formie widlicy, dwie ulice, Rzymierskiego i Kościuszki, liczy 261 mieszkańców. Powstała tam świetlica, bardzo ładnie eksponuje się z miejscowością. Oczywiście jest przez Trzeszczyn ścieżka rowerowa, z której bardzo chętnie korzystamy. Natomiast ta droga prowadzi w kierunku na zakłady chemiczne. Być może, że kiedyś to będzie połączenie. Tutaj nie wiem, kto z Państwa się orientuje, że w Trzeszczynie kiedyś była stacja radiowa dla marynarzy i dalekich oceanów i mórz. Teraz wykupione to zostało przez prywatnego nabywcę i jest w stanie remontu. W Trzeszczynie, jeżeli pamiętamy, pomnik martyrologii, ksiądz Kazieczko często odprawiał msze. Robiliśmy to w ramach rajdu szlakiem polickich obozów zagłady. Jesteśmy w Pilchowie. Pilchowo to również zbiór różnych miejscowości. Bartoszewo, Leczno Górne, Stare Leczno, Sierakowo i Żółte. Parę z nich chciałem pokazać, bo rozłożone są na terenach leśnych i nie wszyscy Państwo na pewno tam trafili. Polecam przy okazji rower, który dowiezie Was wszędzie. Tu z Michałem rozmawialiśmy, tak prawdopodobnie wygląda pałacyk w Pilchowie, który jest ogrodzony wysokim płotem, jest ładne obsadzenia, trudno o dostęp, ale Michał obiecał, że zaprowadzi mnie do tego pana i może wtedy porządne zdjęcia Państwu pokażę, bo te zdjęcia są z lat początków 70. W Pilchowie jest piękny zespół obiektów sportowych. Właśnie tutaj bardzo się nam tam po prostu podobało. Jest również szkoła. Jest również budownictwo, szczególnie w tej wyższej partii Pilchowa, tam gdzie
ulice noszą nazwy ptaków, bielika, bocianów i tak dalej. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że to jest pompownia wody dla miasta Szczecina, aktualnie czynna. Kiedyś były pod Pilchowem wielkie zbiorniki wodne, woda została wypita, ale tam jeszcze kopie się następne źródła i dalej się czerpie wodę. Jeżeli chodzi o pałacyk w Lesznie Górnym, to pozostałość jeszcze z okresu wojen takich obronnych, to miał być w pierwszej wersji pałacyk obronny, pseudoobronny, potem został przekształcony przez rodzinę Brusow na właśnie taką posiadłość dla kupców, rodziny kupców ze Szczecina. Teraz jest w rękach prywatnych pana Grzegorza, który, jeżeli państwo wejdziecie na teren, zrobił mały cmentarzyk przy tym pałacu, tam po lewej stronie, gdzie stoi samochód, i to jest cmentarzyk poświęcony właśnie rodzinie Brusow. I zarówno tym, którzy tam mieli swoje groby na pobliskim cmentarzu, jak i również ich wnuczka przyjechała właśnie z Berlina i poprosiła, żeby już na jednym z kamieni wyryć jej imię i nazwisko, ponieważ chciałaby kiedyś tam spocząć. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Państwo na pewno wiecie, że kiedyś w Sierakowie było wysypisko śmieci, mieszkali tam Rumuni. A tam w głębi ten biały budynek, też w stylu ryglowym, to dom zarządcy. Tam jest hotel dla psów w tej chwili, ktoś tam mieszka, bliżej nie wchodzimy, ponieważ nie denerwować zwierzątek. Nie wiem, czy państwo byli również w Żółtewie. Jest to miejscowość na południe od miejscowości Bartoszewo. Trzeba tą drogą żużlową przy restauracji gospodzie właściwie u Stefana pojechać na tą żużlówką na południe i trafi się do takiej stajni dla koni prowadzonej przez panią Annę Brock, von Brock, bo to wyszła za mąż za Holendra. Bardzo życzliwi państwo. Natomiast jesteśmy w Przęsocinie. Przęsocin liczy 606 mieszkańców, posiada znaczące obiekty sportowe, które są w pobliżu szkoły filialnej, jest to filia szkoły podstawowej numer 2 przy ulicy Cisowej w Policach. Kiedyś samodzielna szkoła, teraz jako filia. Jest również tam przy szkole plac zabaw. Również zaczyna się tworzyć w Przęsocinie gospodarstwa agroturystyczne i tu myśmy na to jakoś tak patrzyli łaskawym okiem, bo w ogóle agroturystyka to przyszłość chyba nasza, jeżeli chodzi o sytuację, która się wytworzyła w tej chwili na świecie, że wszędzie zaczynamy się obawiać jeździć, to być może, że zaczniemy porządnie zwiedzać nasz kraj. Tutaj w Przęsocinie jest bardzo stary kościół, 1200 z groszami. Kiedy jeszcze miejscowość nazywała się Neue Dorf, czyli Nowa Wieś. Bardzo fajne w środku jest wyposażenie. Proszę kiedyś naprawdę wejść do tego kościoła i zobaczyć. Również w pobliżu kościoła zagospodarowany teren, plac zabaw, ponieważ Przęsoczyn leży na takim zwitku szlaków turystycznych. Często tam zawijają rowerzyści i teraz by się prosiło pani sołtys, żeby tam zrobić taką restaurację, gdzie dzieci mogłyby kupić sobie jakieś napoje, bo przyznam się, że dojadą i co dalej. Ale to taka podpowiedź. Również bardzo ładny obiekt, to jest dawny obiekt restauracyjny, przedwojenny, przerobiony na świetlicę. Bardzo ładnie utrzymany, w stylu architektonicznym, ciekawym. Jesteśmy teraz w miejscowości Wieńkowo, chyba najmniejszym sołectwu w gminie Police. Liczy 187 mieszkańców, ale chyba w przedostatnim punkcie naszej dzisiejszej sesji będziemy uchwalać rozbudowę. To być może, że właśnie się coś ruszy. Niemniej jednak Małgosia Nowakowska, która tam jest sołtysem, dba o to, żeby dla tej nielicznej garstki dzieci, która tam jest, powstał plac zabaw i on istnieje i nikt jakoś, mimo że jest na odludziu, tam nic nie niszczy.
powstaje w Wieńkowie zabudowa ciekawa, taka nowoczesna, z elementami takiej ciekawej architektury, gotowe zakupione elementy. Również to jest dom zarządcy, kiedy jeszcze się miejscowość nazywała troszeczkę inaczej, bo zbliżona nazwami do bagna, które zostały osuszone i powstaje tutaj rolnictwo. Niemniej jednak bardzo dobrze w latach poprzednich udawały się tam na tym terenie szparagi. Nie wiem, czy do tej pory jeszcze są hodowane. Z tego tytułu no, poprawiła się egzystencja mieszkańców, domy zostały odnowione i one wyglądają bardzo estetycznie. Tu był duży plus dla Wieńkowa, ale to jest powiedzmy działalność ostatnich lat. Chciałem tylko powiedzieć, że jakoś tak do 75 roku ta miejscowość nie była specjalnie jakoś tak widziana, dlatego że wchodziła w skład Jasienicy. Potem utworzono pętlę autobusową, powstały dwie ulice Leszna i Sikorskiego i miejscowość jest związana z tym, jej nazwa, czyli ten wieniec, czyli Wieńkowo-Wieniec, dlatego że tam często pojawiają się róże wiatrów. Co to znaczy? No wiatr zmienia się w ciągu jednej minuty we wszystkich kierunkach, powodując jakieś takie zamieszania. Krowy podobno przestają mleko dawać, tak się tam skarżyli i tak dalej. Proszę Państwa, i teraz może przejdziemy do następnej planszy. Ja chciałem powiedzieć, że w wyniku naszej oceny, ocena była robiona wnikliwie, dokładnie, pierwsze miejsce zostało przydzielone, ocenione w miejscowości Przęsocin, drugie Niekłończyca, trzecie Pilchowo, czwarte Tanowo, piąte miejsce Trzeszczyn, szóste Trzebież, siódme Dębostrów, ósme Drogoradz i dziewiąte Wieńkowo. Proszę Państwa, ocena jest bardzo trudna. Ja jestem zbudowany tym, że przed żadnym gospodarstwem tak zwane od frontu nie widzieliśmy zbiornika obornika, że coraz więcej jest trawników, że te ogródki przydomowe są zadbane i tu koledzy są podobnego zdania, że właśnie tak teraz to wygląda. I my tak, analizując to wszystko w czasie tych naszych przejazdów, postanowiliśmy, że zaproponujemy Państwu zmianę w naszej uchwale na temat estetyki sołectw i zrobienie coś takiego jak wyasygnowanie w budżecie na przyszły rok kwoty przynajmniej po 500 zł na każde sołectwo z zaznaczeniem tym, które nie wygrały, które się zajęły miejsce czwarte, zależnie do ostatniego, bo nie wiem, ile zgłosi się do konkursu w przyszłym roku. I z tym zaznaczeniem, że ta kwota jako nagroda pocieszenia musi być przeznaczona na zakup kwiatów i krzewów. Ja wiem, że część miejscowości, nie czekając na taką kwotę, nawet nie biorąc udziału w konkursie, bo mamy zdjęcia z Uniemyśla, gdzie sadzono kwiaty zakupione własnym sumptem. I to było dla nas bardzo takie budujące. Proszę Państwa, na marginesie jeszcze tego, zanim zakończę, chciałem podziękować bardzo serdecznie pani Geni Nowickiej za to, że pomogła nam w tym całym konkursie, bo Krystian brał już udział. Ja brałem pierwszy raz, ale chciałem powiedzieć, że byliśmy troszeczkę obłożeni w tym czasie robotą, bo jeszcze przypomnijmy sobie, braliśmy udział również w konkursie tego miliona, który trzeba było w Funduszu Obywatelskim wydać. I dlatego ten termin, chociażby ten czerwcowy, nie został utrzymany, a pojechaliśmy troszeczkę później, bo tu się kończył milion, a tu już mieliśmy jechać na tą lustrację. Ale ja uważam, że ta cała dbałość w sołectwach o swoją miejscowość, to nie wynikało tylko z tego, że startowali w konkursie. I tu przykładem na to są te wszystkie miejscowości, Drogoradz, Uniemyśl, gdzie sadzone były no, kwiaty spontanicznie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również moim kolegom z komisji konkursowej. A proszę o wręczenie nagród i dyplomów przedstawicielom sołectw. Dziękuję bardzo komisji za pracę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji, panu radnemu Wiesławowi Gawłowi
za ten materiał przygotowany, bardzo ciekawy i pokazujący, że ta gmina wygląda ładnie, nie jest w ruinie i można tu przyjechać, co nieco zobaczyć. Szanowni Państwo, pozwolimy sobie wręczyć dyplomy za zajęcie odpowiednich miejsc. Zaczniemy od miejsca 9 i jest dyplom dla sołectwa Wieńkowo w konkursie na najestetyczniejsze sołectwo gminy Police za rok 2015. Miejsce ósme, sołectwo Drogorac. Gratuluję, bardzo proszę. Gratuluję pani, życzę sukcesów. Dziękuję. Proszę bardzo. Serdecznie gratulujemy, w przyszłym roku lepszego miejsca. To już trzeci raz z rzędu jest ósme miejsce. Coś nie tak. No to jeszcze trzeba. Zmienimy przewodniczącego chyba. Dyplom dla sołectwa Dębostrów za zajęcie 7 miejsca. Nie ma, ale gratulujemy, to przekażemy to. Dyplom dla sołectwa Trzebież. Odłożymy. O, proszę wręczyć to, towarzysza. W imieniu pani sołtys i sołectwa dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Materiał do poprawki. Teraz mamy dyplom dla sołectwa Trzeszczyn za zajęcie 5 miejsca w konkursie. Dyplom dla sołectwa Sokarado Tanowo. Miejsce 4. Jemy. Gratulujemy sołtysie. Dyplom dla sołectwa Pilchowo za zajęcie 3 miejsca. Dyplom dla sołectwa Niekończyca za zajęcie 2 miejsca. Gratulujemy. Jeszcze raz? Jeszcze raz odbiera? Halo? Dziękuję. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, dyplom dla sołectwa Przęsocin za zajęcie 1 miejsca w konkursie na najestetyczniejsze sołectwo gminy Police w roku 2015. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Zosiu, patrzymy tam, patrzymy, tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Serdeczne gratulacje dla wszystkich sołectw, które wzięły udział w konkursie, bo jak wiemy, to nie wszyscy się zdecydowali. Namawiamy wszystkie sołectwa do udziału w następnym konkursie. Bierzemy też pod uwagę to, co zasugerował w protokole pan przewodniczący Wiesław Gaweł, te wnioski dotyczące zmiany uchwały i troszeczkę jakby docenienie finansowe tych wszystkich, którzy podejmą ten wysiłek, żeby w konkursie uczestniczyć. Bo mimo tego, że wszyscy dbamy o swoje miejscowości, to jednak takie akcje konkursowe są z całą pewnością mobilizujące. Także w najbliższym czasie zajmiemy się tą uchwałą i
pomyślimy, jak to zmienić, bo potrzebne będą pieniądze niewątpliwie. Mamy za sobą punkt 6 porządku obrad, teraz punkt 7, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Police na rok 2015. Uchwałę przedstawia... A przepraszam, jeszcze pan radny Bartyka. Myślałem, że to będzie bez dyskusji. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja chciałem pogratulować panu przewodniczącemu komisji konkursowej za wspaniałą prezentację i podziękować jednocześnie za kontynuowanie składu, co komisja poprzedniej kadencji wnioskowała o to, żeby każde sołectwo dostało za uczestnictwo. Dziękuję bardzo. Całej komisji dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos wsparcia. Za prezentację. I jak zapowiedziałem, punkt 7 porządku obrad. Projekt uchwały przedstawia burmistrz Polic. Jeszcze tylko powiem, że mamy do tego autopoprawkę, państwo dostali. Myślę, że sens autopoprawki przedstawi pan skarbnik, który będzie wprowadzał radę do podjęcia tej uchwały. Bardzo proszę. Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków i dotyczy to głównie jednostek oświatowych, gimnazja, szkoły, dochodów realizowanych przez sołectwa oraz te, które z odszkodowań w Radzie Osiedlowej też wpłynęły w drobnej kwocie i w OSIR-ze drobna kwota z odszkodowania, która wpłynęła między innymi na wysokości łącznej 1010 zł i środki te zostaną przeznaczone na ich działania statutowe. W tej autopoprawce dołączono właśnie gimnazjum numer 2 z dochodów realizowanych przez tą jednostkę i też środki przeznaczone na ich działania statutowe. Autopoprawką też proponujemy państwu wprowadzenie zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych. W związku z tym, że zwiększa się między innymi przychody w zakładzie wodociągów i kanalizacji po to, aby zwiększyć stan środków obrotowych na koniec roku, który umożliwi większą płynność finansową w realizowaniu zobowiązań oraz aktualizacja planów w pozostałych zakładach, w zakładzie gospodarki komunalnej mieszkaniowej oraz w zakładzie odzysku i składowania odpadów komunalnych. I te dwie rzeczy, gimnazjum numer 2 i zmiana tych planu przychodów i kosztów, autopoprawką państwu proponujemy wprowadzenie. Szczegóły w uzasadnieniu do uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów Gminnych. Informuję Wysoką Radę, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym odczytam projekt uchwały i następnie przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Police na rok 2015. Kto z państwa radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Bardzo proszę pana skarbnika o wprowadzenie. Szanowni państwo, burmistrz Polic przedkłada państwu projekt uchwały zmieniający uchwałę z 29 października 2013 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Tu jedno zdanie wyjaśnienia, dlaczego na 2014 rok. Dlatego, że w ubiegłym roku stawki podatkowe nie ulegały zmianie, w związku z czym jest zasada, że stawki, jeżeli nie zmieniają się, to obowiązują z poprzedniego roku. To jest nazwa uchwały, więc dlatego też w tym projekcie ona jest utrzymywana tak jak w takim brzmieniu, jak była uchwalona. A zmiany państwu proponowane polegają na tym, że stawka, która wcześniej dotyczyła gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, otrzymała nowe brzmienie w zmienionej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Dlatego tą treść, jak gdyby tej stawki zmieniamy tą uchwałą i ona otrzymuje brzmienie: pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych. Stawka pozostaje bez zmian, 4,11 za hektar powierzchni. I drugi element zmiany polega na tym, że dopisujemy nową stawkę, która została uchwalona zmianą ustawy o rewitalizacji. Wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach opłat lokalnych, która będzie obowiązywała od przyszłego roku. Dlatego dopisuje się nową stawkę w dosyć długim brzmieniu, więc może nie będę odczytywał, a Państwo w materiałach ją macie. Wysokość takiego została określona ustawą, wysokości 3 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni. Ta stawka będzie obowiązywała w momencie, kiedy odpowiednie zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w zakresie rewitalizacji będą wprowadzone i odpowiedni plan będzie przygotowany. Do tego czasu będzie to stawka martwa. Ale jest obowiązek, aby wszystkie jak gdyby stawki, które są w ustawie wskazane, także miały odzwierciedlenie w uchwałach Rady. Także tylko takie zmiany w tej kwestii podatku od nieruchomości Państwu proponujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Komisja Budżetu nie zabiera głosu? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały. Przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2015 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 36/262/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Paragraf 1 ustęp 1 punkt 1 litera C uchwały otrzymuje brzmienie: pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,11 zł od 1 hektara powierzchni. 2. Paragraf 1 ustęp 1 punkt 1 dopisuje się literkę E w brzmieniu: niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, do których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę z przeznaczeniem mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Tak. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. O prowadzenie proszę pana skarbnika Janusza Zagórskiego. Ta zmiana polega na aktualizacji zapisów z uchwały, która obowiązuje z 2011 roku. W związku ze zmianą przepisów ustawy o ordynacja podatkowa, zapis, na który się powoławiliśmy w poprzedniej uchwale, odnosił się do konkretnego artykułu i paragrafu tejże ustawy. On został uchylony, a z innych przepisów wynika, jaka wysokość stawki opłaty prolongacyjnej powinna wynosić. W związku z tym dostosowujemy jak gdyby w naszej uchwale te zapisy
aby móc jak gdyby dalej korzystać z tej opłaty prolongacyjnej w kolejnych latach. I zapis aktualnie brzmieć będzie: stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Na dzień dzisiejszy z innych przepisów wynika, że jest to ta obniżona stawka wynosi 50% stawek za zwłokę od zaległości podatkowych. Na ten moment stawka zaległości podatku wynosi 8%, obniżona jest o połowę, czyli te 4%. A w uchwale, którą uchwalaliśmy, mówiliśmy wprost o wysokości 50% stawki za zwłokę. Także to jedno z drugiego teraz będzie wynikało i wynika, i zmiana wynika tylko z aktualizacji przepisów w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Punkt 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku. Prowadzenie pani sekretarz Agnieszka Komor. Bardzo proszę. Podjęcie takiej uchwały przez Radę Miejską wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która stanowi, że Rada Miejska powinna taką uchwałę podjąć do 30 listopada roku poprzedzającego ten rok, na który program jest uchwalany. Rada podejmuje taką uchwałę już od ponad 10 lat. Ta uchwała, ten program określa cele współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, jej zasady, jej formy, wśród których wyróżnia współpracę polegającą na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań do realizacji i przyznawaniu na ten cel dotacji. Stąd też w jednym z rozdziałów tej uchwały, i to też jest wymóg ustawowy, określone zostały planowane, i tutaj podkreślam, planowane do realizacji zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeznaczone na ten cel kwoty. Ta uchwała została poddana konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, tak jak co roku, taki obowiązek też nakłada na nas ustawodawca, ale też zaznaczam, że to są konsultacje, nie konsultacje społeczne, a konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 20 czerwca tego roku zakończyła swoją kadencję Rada Działalności Pożytku Publicznego, która działała w gminie Police, i do dnia dzisiejszego nie ukonstytuowała się nowa rada, w związku z czym ten program nie był konsultowany z radą, bo jej nie było. Wybory do nowej rady odbędą się 7 grudnia tego roku. Natomiast jest to już termin wykraczający poza ten graniczny 30 listopada. W tym roku przedstawiciele organizacji pozarządowych, to była ich sugestia, ich decyzja, nie zdecydowali się na organizowanie tych wyborów przez urzędników. I zgodnie z ich wolą te wybory odbędą się inaczej niż odbywały się dwa razy dotychczas, no a odbędą się właśnie na tym spotkaniu 7 grudnia. W czasie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do tego programu, natomiast po przedłożeniu uchwały
radnym. Radni złożyli taką, przedstawili taką opinię do tego programu, która w tej uchwale nie została uwzględniona. Ta opinia dotyczyła zwiększenia środków finansowych na sport do 1 100 000 zł. No na dzień dzisiejszy burmistrz takiej zmiany, takiej propozycji w tym programie nie mógłby przedstawić, ponieważ w żaden sposób nie byłaby ona skorelowana z projektem budżetu, który państwo otrzymaliście. Propozycja ta dotyczyła również rozszerzenia zakresu zadań też dotyczących sportu o sporty walki. W uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury ta zmiana, ta propozycja również nie została uwzględniona, dlatego że program nie zawiera katalogu zamkniętego tych zadań, które mogą być realizowane w ramach sportu i pan naczelnik zapewnia, że jak najbardziej taki konkurs dla organizacji, które się zajmują sztukami walki, też może być ogłoszony. O zabranie głosu prosi pan radny Maciej Dolak. Bardzo proszę, panie radny. Jako przedstawiciel tego środowiska sportowego w Radzie byłem jednym z tych, którzy złożyli tą opinię do przedmiotowej uchwały, ponieważ uważamy, że sposób procedowania nad tą uchwałą no nie do końca był właściwy, tak? I tak naprawdę ta opinia nasza do tej uchwały no została pominięta, tak? My w tym paragrafie 10, punkt 6, o którym pani wspomniała, wnioskowaliśmy o dopisanie lekkiej atletyki, nie sportu walki, ponieważ uważamy, że tych klubów, które propagują bieganie w Policach, jest coraz więcej i szeroko rozumianą lekkoatletykę, dlatego uznaliśmy, że należy tutaj zaakcentować te wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, dopisując tą dyscyplinę, czy tą formę uprawiania sportu do tej uchwały. W paragrafie 13, w którym jest tabela z planowanymi kwotami przewidzianymi na kulturę fizyczną i sport, w pierwszej wersji otrzymaliśmy tabelę, w której była kwota 880 tysięcy. Proponowaliśmy powrót do finansowania kultury fizycznej w gminie do poziomu lat 2009-2010. Wtedy o dziwo w gminie kultura fizyczna mogła być finansowana na poziomie 1 100 000. Otrzymaliśmy w zamian za to projekt, w którym kwota 880 tysięcy zmieniła się nagle w 680 tysięcy, czyli o 200 tysięcy została pomniejszona. I stąd też moja wypowiedź. Jeżeli chodzi o procedowanie, to też nie do końca jest tak. Na stronach internetowych w BIP-ie pojawiła się ta uchwała i to była jedyna konsultacja, która została przeprowadzona. Ja mam kontakt z stowarzyszeniami sportowymi i te stowarzyszenia tej uchwały, z tego co wiem, nie dostały. A jeżeli dostały, to ja w interpelacjach na koniec sesji poproszę o pisemne przekazanie mi informacji, do których stowarzyszeń poszedł projekt tej uchwały. I to myślę na tyle. Ja wyrażając opinię odnośnie tej uchwały, oświadczam, że będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosi pani przewodnicząca Elżbieta Jaźwińska. Bardzo proszę. Ja chciałabym zwrócić państwa uwagę, a w zasadzie odnieść się do wypowiedzi kolegi radnego Dolaka. Nie możemy czynić zarzutu z niewłaściwego procedowania nad tym projektem uchwały i niepoinformowania organizacji pozarządowych. Ja zwracam uwagę, że urzędnicy wykonują uchwały Rady Miejskiej. Mam przed sobą uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie, która określa sposób konsultacji. I zgodnie z tą uchwałą w paragrafie 2 mowa jest o tym, kto może brać udział w konsultacjach, a w paragrafie 3 w jaki sposób te konsultacje są przeprowadzane.
I tak, w konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, która, jak wiemy, zakończyła swoją kadencję. Konsultacje są prowadzone w sposób określony w uchwale, a zatem poprzez opublikowanie informacji przez burmistrza o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest przedmiot konsultacji, na stronie internetowej Gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego. Nie ma mowy tutaj w tej uchwale o tym, że jest obowiązek informowania w inny sposób organizacji pozarządowych, więc nie można czynić zarzutu z czegoś, co nie zostało określone przepisami prawa, które stworzyła sama Rada Miejska. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do uchwały, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, ale jeżeli widzimy taką potrzebę informowania organizacji wprost, to trzeba byłoby to ująć w samej uchwale, ale nie wiem, czy to jest możliwe, więc zapewne pani sekretarz się za chwilę na ten temat wypowie. To jest jedna kwestia. I chciałabym jeszcze kilka swoich uwag również do tej uchwały. Chciałabym zachęcić Państwa przede wszystkim, mimo wszystko, mimo tych wszystkich ewentualnych wątpliwości, do zagłosowania za tym projektem uchwały. Jeżeli tej uchwały dzisiaj nie przyjmiemy, to tak naprawdę uderzymy w środowisko organizacji pozarządowych, bo organizacje pozarządowe, ja pomijam kwestię kwot, bo o tym za chwilę powiem. Jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały dziś, to nie będzie można ogłosić konkursów, na które czekają organizacje. Jeżeli ten program zostanie przyjęty z opóźnieniem, to organizacje, które chcą prowadzić działalność od 1 stycznia 2016 roku, nie będą mogły być sfinansowane ze środków budżetowych, bo będą mogły z tych dotacji skorzystać dopiero, kiedy zostaną ogłoszone konkursy, tak? Tak jest. Tak, ja za chwilę mam nadzieję, że pani sekretarz to bardziej szczegółowo wyjaśni. Natomiast rzeczywiście ja też mam wątpliwości co do tych kwot, które się znalazły, właśnie jeśli chodzi o zadania z zakresu sportu. Byliśmy świadkiem w poprzednich punktach, jakie tutaj mamy problemy z młodzieżą, jeśli chodzi o różnego rodzaju używki. Rzeczywiście trzeba byłoby zadbać o to, żeby te pieniądze nie były uszczuplane na ten cel. Rzeczywiście w ubiegłym roku te środki były w programie ujęte na poziomie 880 tysięcy. W tej chwili proponuje się niższą kwotę, ale wiemy też, że te środki są zwiększane w ciągu roku i na to liczę, że tak będzie. Zresztą my radni też jesteśmy od tego, żeby o to zadbać, bo będziemy za chwilę procedować nad budżetem i to na pewno jest ten moment, kiedy trzeba się nad tym tematem pochylić. Dlatego ja mimo wszystko, mimo tych wątpliwości i zastrzeżeń, chciałabym podkreślić, że będę głosować za tym projektem uchwały, właśnie dlatego, że jest ona, nie można jej uczynić zarzutu z niewłaściwego sposobu procedowania, bo jest on zgodny z przepisami prawa i z przepisami uchwał Rady Miejskiej. A jeśli chodzi o kwoty, to liczę na to, że wrócimy do tego. Natomiast chciałabym, głosując za tą uchwałą, umożliwić organizacjom skorzystanie z tych środków, które są. Dziękuję bardzo. Proszę pani sekretarz, odniesie się do tego wystąpienia. Proszę uprzejmie. Ja na początku chciałam pana radnego bardzo przeprosić za moją fatalną pomyłkę. Ja rzeczywiście nie interesuję się sportem, a tutaj wykazałam się do tego no, ogromną ignorancją. Pomyliłam sztuki walki z lekką atletyką. Bardzo proszę o wybaczenie. Jeżeli chodzi o kwoty, to ja się do nich nie odniosę, dlatego że no, nie ja jestem autorem uchwały tej części. Natomiast w kwestii konsultacji powiem tak. My zawsze robiliśmy więcej. Przez te ponad 10 lat zawsze wysyłaliśmy informacje do organizacji pozarządowych z pisemną informacją do wszystkich, o których mieliśmy wiedzę, no mamy taką bazę tych organizacji, przedkładaliśmy projekt uchwały. Proszę Państwa, przez te ponad 10 lat jedynymi organizacjami, które kilka razy złożyły swoje uwagi do tego programu, była organizacja Impuls i Łarpia. Zrobiliśmy w tym roku trochę z premedytacją. Ta uchwała jest podejmowana naprawdę od wielu lat i naprawdę w tym organizacja, która współpracuje z gminą, która prowadzi działalność, my oczekujemy tej inicjatywy ze strony organizacji.
Także to niewysłanie informacji do organizacji pozarządowych było takie, no przepraszam za wyrażenie, ale trochę testowe. My chcieliśmy sprawdzić, czy ktoś złoży wniosek. O głos prosi pan radny Grzegorz również. Chciałbym zapytać w świetle słów, które przed chwilą padły, pani sekretarz, czy zdarzyła się kiedykolwiek przez te 10 lat taka sytuacja, że uchwała nie była opiniowana przez gminną radę? Oczywiście. Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje od 2 kadencji. Wcześniej nie była opiniowana, bo tej rady w Policach nie było. W tym roku, w tej chwili, na dzień dzisiejszy i na dzień, w którym składany był ten projekt, tej rady również nie było. To ja może doprecyzuję, a w czasie, gdy rada już istniała, czy była taka sytuacja, że program był podejmowany, a nie była zaopiniowana, nie był zaopiniowany przez tę radę? Byłoby to sprzeczne z przepisami. Ja chcę zwrócić uwagę, że my podejmujemy uchwałę, która w swej nazwie ma współpraca. Oczywiście ja rozumiem doskonale, że jeżeli postępujemy według zasad, które sami ustaliliśmy oraz zasad opisanych w ustawie i my je realizujemy, no to jakby można powiedzieć wszystko fajnie. Tylko dziwi mnie ta sytuacja, że jesteśmy w momencie, gdy nie ma rady, i gdy rady, która jest jakby emanacją, jest przedstawicielstwem tych organizacji pozarządowych, jej nie ma, a jednocześnie zbiega się to w czasie z takim pomysłem, że zrobimy eksperyment i zobaczymy, czy można te organizacje jakby poinformować, ale tak troszeczkę słabiej poinformować. To jest dla mnie dziwna sytuacja, bo przypominam, program współpracy, współpraca, czyli dwie strony. Jeżeli mamy takie doświadczenia, że ta współpraca ze strony organizacji pozarządowych była do tej pory słaba, to moim zdaniem naszym obowiązkiem jest to, żeby robić wszystko, żeby tę współpracę jednak próbować jakoś rozkręcić, jakoś rozwinąć. Przyjmuję to, co pani powiedziała, że jeśli chodzi o sporty walki i lekką atletykę, po prostu przyjmuję. Natomiast jest tam jeszcze kwestia taka, że we wniosku była propozycja zwiększenia kwoty na kulturę fizyczną. Jak usłyszałem, odpowiedź jest taka, że nie ma możliwości zabezpieczenia takich środków w budżecie. Ale jednocześnie, gdy dyskutowaliśmy na temat tej uchwały na Komisji Budżetu i Finansów, gdzie komisja wykryła, że w samej tabeli finansowania są dwie rozbieżności, one zostały już zweryfikowane, to usłyszeliśmy, na nasze pytanie, czy nie powinno być tak, że uchwała powinna być uchwalana po przyjęciu budżetu, bo na razie mamy projekt i te kwoty się mogą zmienić i one nie będą zbieżne, to usłyszeliśmy, nie ma problemu, nie muszą być zbieżne z budżetem, bo może być tak, że dziś przyjmiemy uchwałę i założymy 680 na sport, a za miesiąc przyjmiemy budżet, gdzie będzie 1 000 000 na sport na przykład. Będzie rozbieżność? Będzie rozbieżność. To my byśmy chcieli, żeby w tej uchwale zostało zawarte oczekiwanie ze strony tych organizacji pozarządowych, że one chcą więcej pieniędzy, żeby rozszerzać działalność, żeby to był taki sygnał. Taka była intencja wnioskodawców, jak rozumiem. Uważam, że jeżeli uchwalamy program współpracy, to musimy podjąć wszelkie możliwe działania, żeby strona współpracująca miała możliwość wyrażenia się. Uważam, że jeżeli organizacje pozarządowe powiedziały, zmieńmy formułę wyboru gminnej rady, zrobimy to sami, to gminna rada, myślę, była, taki był zamysł, że to ta gminna rada miała być takim impulsem, takim ciałem, które doprowadzi do tych wyborów. Urzędnicy powiedzieli, okej, dobra, róbcie jak chcecie, nie ma problemu. Do dziś to nie zostało zrobione. Ja uważam, że mając przekonanie, że mając wiedzę, że będziemy musieli podejmować tę uchwałę, powinniśmy byli doprowadzić do tego, żeby jednak te wybory odbyły się wcześniej, żeby ta gminna rada pożytku publicznego funkcjonowała od września. Taka jest moja opinia na temat tego projektu uchwały. Wobec tego mam spore wątpliwości. Dziękuję. Czy pani sekretarz chciałaby się odnieść?
Rada Pożytku Publicznego jest ciałem społecznym. Również radni są jej członkami i nawet ze strony radnych, którzy w niej zasiadali, nie padła taka inicjatywa, to powołajmy tą nową radę od września. To jest ciało społeczne. Tak naprawdę ani państwo jako rada, ani burmistrz nie może zmusić organizacji pozarządowych do utworzenia takiej rady. Tutaj inicjatywa jej utworzenia ma pochodzić od organizacji i ta inicjatywa jest. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja w żadnej ze swoich poprzednich wypowiedzi nie powiedziałam, że ta współpraca nam się nie układa, że organizacje pozarządowe nie współpracują z gminą. Proszę, pani przewodnicząca Elżbieta Jaźwińska. Jeszcze uzupełniając wypowiedź pani sekretarz Agnieszki Komor w kwestii Rady Pożytku Publicznego, żeby była jasność, to, że jest to ciało społeczne, to wynika również wprost z regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to załącznik również do uchwały Rady Miejskiej, w której wyraźnie wskazuje się, że Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powoływana przez burmistrza Polic, ale na wniosek organizacji pozarządowych, więc dopóki te organizacje pozarządowe nie wyjdą z taką inicjatywą, to Rada Pożytku Publicznego przez burmistrza nie może być powołana. Pani Agnieszka na początku swego uzasadnienia, swego wystąpienia podkreśliła, że organizacje sobie zażyczyły zorganizowania, chcą się same zorganizować i chcą same wyłonić spośród siebie przedstawicieli i musimy to uszanować, dopóki organizacje z taką inicjatywą nie wyjdą. My nie możemy im narzucić faktu utworzenia Rady Pożytku Publicznego, więc pozostaje w tej sytuacji konsultowanie, jeśli chodzi o to środowisko, w sposób taki, jaki jest określony również w innej uchwale, którą oczywiście możemy próbować zmienić na przyszłość, ale póki co pracujemy na takich dokumentach, a nie innych. Ja akurat tak się składa, że obecnie nie jestem członkiem żadnej organizacji pozarządowej, ale jak państwo zapewne wiedzą, przez wiele lat w tym środowisku działałam i akurat tak się składa, że moje stowarzyszenie składało wnioski do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w czasie, kiedy jeszcze tej rady nie było. Organizacje, które funkcjonują, doskonale wiedzą, że co roku ten program jest uchwalany, doskonale wiedzą, że są ogłaszane konkursy, bo pilnują tych tematów. Jeżeli by chciały, to spokojnie mogą takie uwagi wnieść. Rzeczywiście tych uwag nie wnoszono. Być może troszeczkę też środowisko mogło zostać uśpione z tego względu, że była ta rada, która w dużym stopniu, no to jest ciało organizacji, bo to ta rada miała te organizacje reprezentować. Tej rady teraz nie ma, ale nie można tutaj obwiniać za to ani Rady Miejskiej, ani pana burmistrza, ani tym bardziej urzędników, bo to musi być inicjatywa samych organizacji. To są stowarzyszenia niezależne i trzeba je uszanować, ich samodzielność i odrębność. I to tyle, co chciałam powiedzieć i jeszcze raz chciałabym namówić państwa, mimo tych wszystkich wątpliwości, które też mam w odniesieniu do kwot, namówić do poparcia tej uchwały właśnie po to, żeby umożliwić zorganizowanie konkursów i funkcjonowanie tym organizacjom, które czekają na te konkursy. Jeszcze pani naczelnik, bardzo proszę. Ja jeszcze odniosę się do wypowiedzi pana radnego Ufniarza. Rzeczywiście te terminy, ten termin 30 listopada, graniczny termin na podjęcie tej uchwały jest niefortunny, ale jest to termin ustawowy, dlatego że rady podejmują uchwały budżetowe najczęściej pod koniec roku, więc pewnie bardzo często dochodzi do takich sytuacji, kiedy te kwoty określone w programie współpracy są zupełnie inne niż te, które zostaną określone w budżecie. Przecież to, że burmistrz przedłożył taki, a nie inny projekt uchwały, nie oznacza, że państwo taką uchwałę w takim kształcie podejmiecie. Być może ten budżet zostanie całkowicie przeorganizowany i te kwoty na działalność organizacji pozarządowych będą jeszcze inne niż tu i jeszcze inne niż państwo proponowaliście. I rzeczywiście jest tak, że ogłoszenie konkursów ofert nastąpi dopiero po podjęciu przez Radę uchwały o programie współpracy. Na podstawie programu współpracy z organizacjami i projektu budżetu gminy na 2016 rok. Tylko jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, konkursy będą mogły być ogłoszone.
Dziękuję. Jeszcze o głos prosi pan radny Andrzej Rogowski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do tego, co powiedziała pani sekretarz. No ja nie wyobrażam sobie, że radni, będący członkami tej komisji, przekazują stowarzyszeniom taką informację, że słuchajcie, my was prosimy, żebyście wybrali nowe władze Rady Pożytku Publicznego. No to jest chyba troszeczkę nieporozumieniem. Ja rozumiem, że jesteśmy czynnikiem społecznym, natomiast tak jak pani wspomniała, tak, to jest w decyzji stowarzyszeń sportowych, żeby wybrali taką radę. Natomiast my możemy być w jakiś sposób pomocni, ale nie motywatorem wyboru takiej rady. Jeszcze mam jedno pytanie korzystając z okazji do pana burmistrza. Powstało kilka nowych takich stowarzyszeń lekkoatletycznych i tym podobnych. Jakie mamy zapewnienie, że ta kwota starczy na przekazanie jakichkolwiek środków, ale każdemu stowarzyszeniu, Polickiemu Stowarzyszeniu Polickiemu? Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan burmistrz, tak? Proszę bardzo. Wysoka Rada, będziemy dyskutować w tym temacie i zobaczymy, co wyjdzie, bo w tej chwili są potrzeby, które były przedstawiane do państwa, a w tej chwili wynikły nowe potrzeby, jak to mówicie, z nowymi organizacjami sportowymi, które również potrzebują wsparcia finansowego. Dziękuję. Proszę jeszcze pan Andrzej Rogowski. Tak, chciałem tylko dopowiedzieć, mianowicie chodzi o to, że powstały stowarzyszenia i sportów walki i lekkoatletyczne, w którym w swoim gronie mają bardzo dużo dzieci. A wydaje mi się, że to jest najważniejszą kwestią dla nas, żeby te dzieci mogły się czymkolwiek zajmować, chociażby patrząc na to, co przedstawił dzisiaj pan pełnomocnik, pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłaszających się. Dziękuję pani naczelnik. Chciałem tylko powiedzieć, że szanowni państwo, organizacje pozarządowe działają bardzo prężnie i wszędzie się tym chwalimy i mówimy, że to jest naprawdę bardzo cenna, są bardzo cenne inicjatywy, które wspomagają tu działania urzędu i innych organizacji, że ludzie dają swój czas, nierzadko także swoje pieniądze i prowadzą tą działalność. Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że te organizacje powinny mieć autonomię. Ta sama nazwa, pozarządowe, więc nie możemy wkraczać i tymi organizacjami próbować sterować. One muszą przejawiać inicjatywę. Już to działa kilka lat, to nie jest pierwszy, drugi rok, kiedy trzeba prowadzić za rękę i mówić, no zróbcie teraz spotkanie, umówcie się, zorganizujcie się, wybierzcie sobie całą radę. Jeżeli już jest rada, to wszystko działa, bo ta rada tam powiedzmy steruje tym wszystkim. Ale to musi być organ wybrany przez nich i zorganizowany przez nich. Nie, urząd nie powinien według mnie wchodzić i może niefortunnie zostało użyte słowo, że testujemy jak to będzie, ale kiedyś przychodzi ten czas, kiedy się mówi jesteście dorośli, wiecie czego chcecie i działajcie, bo rzecz polega też na tym, że żeby to nie było tylko wydawanie pieniędzy przeznaczonych przez gminę. Także to musi być chęć zorganizowania się i prowadzenia działalności. Także również namawiam państwa, biorąc pod uwagę argumenty, które przedstawiła pani sekretarz i argumenty, które zostały przedłożone przez panią przewodniczącą Elę Jaźwińską, żebyście zagłosowali za tą uchwałą. I to, co było tu powiedziane, jeżeli będzie sytuacja taka, że po zmianie budżetu będą możliwości dofinansowania, to rzeczą jest Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, rzeczą jest radnych, żeby zadbać o to, żeby pieniądze, które ewentualnie można spożytkować, były skierowane w tę stronę, do której należy to skierować. Ponieważ, jeszcze pan Grzegorz Ufniarz, bardzo proszę. Zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie 5-minutowej przerwy. Chciałbym przygotować wniosek formalny do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę.